Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i witajcie w kolejnym odcinku ze Star Wars KOTOR. Tak, w tym odcinku ruszymy sobie dalej już z główną fabułą i też przy okazji to ja pozwiedzamy jeszcze tutaj Taris. I tak przemyślałem sobie tą misję tutaj i ja doszedłem do wniosku, że jej naprawdę nigdy nie znalazłem, nie robiłem, więc widzicie, można grać trzeci raz i się dalej dowiedzieć coś nowego. I co ciekawe, zauważyłem, że do poszukiwania Bastili, do głównej misji na Taris dodało nam właśnie też, że zaproszono nas na imprezę. Tutaj właśnie myślę, że udział w niej może być ryzykowny, ale może się też zbliżyć do zaginionej Bastili. Więc tak, zanim ruszymy tutaj do północnego miasta, ja jeszcze tutaj jedną rzecz wam pokażę właściwie. Centrum medyczne, tutaj też mam tak fajną misję. Droid medyczny. I to jest Zelka. See from your appearance that you are an off-worlder. Still, you're welcome here. I'll not have it said that Zelka Foran refused. Do you require healing or medical supplies? I can treat almost any injury or ailment right here at the medical facility. Except... Zaraz Rakuli właśnie, to jest rzecz, którą... która nam też da dodatkową misję, zresztą wróćcie. Tak, on nas wyleczy po prostu. Nie wiem, czy byliśmy nadranni, ale... Powiedz mi o zarazie. Terrible affliction has plagued Terrace for many generations. It is spread by the Rakghouls, horrible monster. Prolonged exposure to the Undercity breeds the disease, and those infected will eventually mutate into Rakghouls themselves. Nie ma na to lekarstwa. There is no antidote for the disease. Though I heard the Republic scientists at the military base here on Terrace were close to perfecting a cure. Then the Sith arrived. They overran the military base, and now they refuse to allow anyone access to the laboratories inside. The Sith are keeping all the serum for the patrols they send into the Undercity. If I could just get my hands on a sample of that serum, the Rakghoul disease could be wiped from the face of Terrace forever. But I don't see how that's going to happen. Może ja mógłbym zdobyć dla ciebie próbkę szczepionki. I don't see how anyone could get their hands on that serum. The military base is crawling with Sith guards. Breaking in there would be a suicide mission. I suppose the Sith patrols in the Undercity might have a sample of the serum on them, if they hadn't already used it because of a Rakghoul infection. But I doubt a patrol would just hand the serum over, and nobody is stupid enough to attack one of the Sith patrols, even in the Undercity. Nie martw się, Zelka, zdobędę tę szpionkę dla ciebie. Please, don't say that! If the Sith hear you, they might think I'm suggesting you start attacking their patrols, and that they could shut me down. I only mentioned the serum because you asked. I don't actually expect anyone to get me the serum. Co masz na sprzedaż? Just step over here and I'll show you what I have in stock. My prices are very... No, ma tutaj wszystkie medyczne, czyli właśnie medpakiety, zaawansowane medpakiety, zestaw surowic, co jest właśnie na... Jak nas zatruje coś, to używamy tego. Tutaj pakiet szczepionek wymaga wszczepy, to jest właśnie to, co ja wam mówiłem w pierwszym odcinku. I to daje nam niewrażliwość na truciznę. I też na ograniczenia woli, dużo takich różnych fajnych rzeczy. Ale na razie nie będziemy nic kupować. Dostaliśmy wpis właśnie. O, tylko dla personelu. No problem. Got it. What are you doing? Don't go in there. That door is for employees only. Hej, poznaję tych ludzi, to są żołnierze Republiki. You recognize these soldiers? But how? Unless... You're a friend of the Republic. Jestem przyjacielem Republiki, możesz mi zaufać. I guess I'd better tell you what's going on. I only hope the Sith don't find out what I've done. Since the space battle overhead, people have been secretly bringing in these Republic soldiers who crash-landed on the planet. I had to take them in. Their injuries are terrible. Most won't survive. But at least I can make their last days more comfortable. And at least here they're hidden away from the Sith. Well, for that you have my thanks. It's good to know that at least some of these men ended up in compassionate hands. I hate to imagine what the Sith would do if they discovered these soldiers here. But since their initial questioning, the Sith have not returned, so it may be my fears are unfounded. Czy mogę ci jakoś pomóc? I'm afraid there's nothing more anyone can do for these soldiers. Now, if you'll excuse me, I should return to the front. Ja trzymam punkt jasnej strony. Psst, you there. Wait a minute. I need to talk to you about the Propozycje, co masz na myśli? Zelka isn't the only one who wants to get his hands on the Rakghoul serum. Davik Kang will pay you 10 times what Zelka can, if you can get the cure.
Nie, myślę, że oddam raczej szczepionkę Zelce, on go żyje, by pomóc ludziom. Helping people is all well and good, but you have to help yourself first, right? I'm telling you. And then only the rich could afford the cure. Just let the poor suffer. If you find the Rakul serum, just take it to Zax in the Lower City Bounty Office. He works for Davik. He'll pay you what that cure is really worth. To jest właśnie alternatywa, jak chcemy grać po ciemnej stronie. To możemy oddać właśnie tą szczepionkę temu hatowi i dostajemy po prostu kasy. Ale my idziemy się dowiedzieć, co jest grane z tym całą imprezą w północnym mieście, które wygląda jak odbicie lustrzane trochę tego południowego, ale jakiś ścigacz, standardowe drzwi do bloku mieszkalnego i to jest chyba gdzieś tu. W ogóle zapiszemy sobie jeszcze grę. To jest takie same jak ten nasz blok mieszkalny, więc też jest właśnie taki okrąg, tylko nie wiem, gdzie mogą być ci sitowie. Po prostu pootwieramy wszystkie drzwi. Tu chyba nie, ale możemy sobie ich określić. No dobra, pożyczyć od nich rzeczy. Droid. O, widzę, tu jest ta impreza sitów chyba. Zapiszemy, nic nie wiadomo, co się może tam stać. Hey, you made it. I was beginning to wonder if you were going to show. The party's in full swing. Come on in. You have to try this Tarisian ale. It's fantastic. We should have conquered this planet ages ago. Careful, Sana. That wine's got quite the kick. A couple more bottles and... Who cares? We're not on duty tomorrow. Let's live a little. Come on. Do dna. O. Aha. Prezydenci sowej nie docenili mocy piwa i spić do nieprzytomności. Możesz przeszukać ich dobytek. Super. Plecach Sitha. O, zbroja. I to... O, jeszcze skrzynka. Med pakiet. Powiem wam, że zbroja Sithów nam się przyda. No i to tyle. No, misja krótka, ale dostaliśmy to, czego potrzebowaliśmy. Znaczy, na razie chyba o tym jeszcze nie wiemy, że potrzebujemy, ale już wam powiem, że ta zbroja będzie nam potrzebna. O, i znowu widzicie, możemy porozmawiać z kartem. Yes, what's on your mind? Czy to dobry moment, żeby cię coś zapytać? I guess I did say you could ask me questions later, didn't I? Is this really necessary? Jeśli masz coś przeciwko temu, to dam ci spokój. No, I don't have a problem with it, really. Go ahead and interrogate me. Przesłuchanie? Nigdy się tak nie wyraziłem. No, I was just joking. Though you do seem to be full of questions. It's rather refreshing, to be honest. Let me ask you something first, though. I've been going through the battle aboard the Endar Spire over and over in my head since we crashed. Some things just don't add up for me. Maybe you could tell me what happened from your perspective. Sam powiedziałeś, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy, że Bastila nie miała czasu burzyć swoich umiejętności. True. Bastila is as powerful as I say. She's the one who defeated Darth Revan, after all. I guess that no Jedi ability, no matter how powerful, makes up for being completely surprised and outmatched. We didn't choose that battle anyway, it got forced on us. Hell, I'm just as surprised that any of us are alive to talk about it. Come to think of it, it's more than a little surprising that you happen to be here, isn't it? I mean, just what is your position with the Republic fleet anyway? Jestem tylko żołnierzem, na pewno nie ma tu nic dziwnego, co? Hell no. Unless you consider that you were a last-minute addition to the crew roster and you just happened to be one of the survivors. Wolałbyś, żeby mnie zabili? Don't be ridiculous. You've more than proved yourself since the crash. We wouldn't have made it this far without you, but still. Chcesz powiedzieć, że miałem coś wspólnego z katastrofą? No. Well, maybe.
Don't get me wrong, it just seems odd that someone Bastila's party specifically requested to transfer aboard happens to survive. Wow, Bastila prosiła. Dlaczego Bastila miałaby prosić o moje przyniesienie? The Jedi requested numerous things when they came on board. I mean, hell, they practically took over the ship, as far as I could tell. Considering your connection to Bastila and the Jedi, whether you know it or not, your presence here seems a little convenient. I'm probably wrong, and this is probably nothing, I know. I learned a long time ago not to take things at face value, however, and I hate surprises. Niespodziane? Co chcesz wszystko powiedzieć? I mean, I have to expect the unexpected, just to be safe. Wiesz, że jesteśmy po tej samej stronie, prawda? Look, it has nothing to do with you personally. I don't trust anyone, and I have my reasons. And no, I'm not going to discuss them, so can we just keep our mind on more important things? Dla mnie to właśnie jest ważne. All right. You're pretty damn tenacious. We'll talk about it, but later, right? No dobra. I co nowego u Karta? Nadal jest nieufny, podejrzliwy, tak. Skrzyneczka. Zwiedzamy sobie tutaj miasto. No problem. Got it. Please don't hurt me. You don't have to kill me. I'll have to. Here, I've got 50 credits on me. That's all I've got. Przestań, nie mam zamiaru cię skrzywdzić. You mean you're not here to kill me? But I thought you were one of Davik's bounty hunters. Może mógłbym ci pomóc w rozwiązaniu problemu z Davikiem. I don't think anyone can help me. I owe Davik money, and I was late with the payment. So he went to Zax in the bounty office and put a price on my head. I've been hiding here ever since. But sooner or later, someone will find me. Unless I somehow come up with another 200 credits, I'm a dead man. Nie no, bez jaj, nie będziemy oddawać całej naszej kasy. Nie martw się, nikomu nie powiem tej grywce. Thank you. You've saved my life! No, ile mamy w ogóle kredytów? Tu. Kredyty. 279, no. Nie mogę być aż tak hojny, niestety. Dobra, wracamy. W tej grze w ogóle bardzo szybko czas leci. Już są 13 minut nagrania normalnie. Nocne górne miasto. Sklep z robotami. Dobra. Wiem, że tutaj mi czasem dziwnie gra ścinała na tym podejście właśnie. Jak tutaj biegłem. Ale widzę, że na razie wszystko dobrze. Żołnierz Sithów. This planet coming to, huh? Swami's just walking around the upper city. Shouldn't you go to Lars says you belong, Slummy? Oh, this is rich. Yeah, like he said. These streets are for upper cities. Hey, chłopcy, zostajmy przyjaciółmi. A drink? Hey! For a Slummy, you ain't so bad. Come on. No way, forget it. No more drinks. Yeah, I guess you're right. Maybe they... No, punkt jasneństwa. O to chodziło właśnie. Friends and fellow humans, I'd bring you a warning. A warning of a great plague spreading across our planet. My name is Gorton Kolu. Will you join my cause? We must band together if we are to stop the spread of vermin and scum throughout Taris. I am speaking of the hideous-looking aliens who walk the world of Taris. The Wookiees and Ithorians and Rodians and Bith, all of them! Listen, friend, for thee. That is why I, Gorton Kolu, have formed the Anti-Alien League. The time has come for action! Remain true to the cause, friend. Dobra, no daj. On jest jakiś taki nawiedzony, wiecie.
Sklep z robotami. Jest taka twilekanka. Mamy, dobra, w sumie nie, bo ona tutaj można tylko sprzedać tego robota. Tylko powiem wam szczerze, że to się właśnie nie opłaca kupować, jeśli jesteśmy w własnej stronie, bo on po prostu wybucha zaraz za drzwiami. I on nam jedynie co to może nam zwrócić kasę, a jakbyśmy byli jeszcze po mrocznej stronie, to możemy wymusić na niej, żeby dała więcej czy coś takiego, ale trochę mi szkoda czasu, powiem wam na odcinku. Właśnie, musimy się dostać do Dolnego Miasta. A żeby się dostać do Dolnego Miasta, co jest śmieszne, musimy mieć na sobie zbroję z hitów, którą mamy. I wystarczy, że ubierzemy w nią kartę. Tak, myśmy dostali do Dolnego Miasta. I tam jest właśnie wojna gangów pomiędzy Beckami, a nie pamiętam tych drugich, ale no zobaczymy zresztą. Zaraz go zapiszemy. Aha, zdejmiemy mu zbroję sitów. Bo ludzie zbytnio nie lubią, jak sitowie na nich napadają, nie? O właśnie, to są te gangi. Ustawka. A wulkarzy, no. Czarny wulkar, właśnie, to są wulkarzy. Musimy ich rozwalić. No, dobrze, że kart dobrze strzela. Dobra, zbieramy sobie szczątki, paralizator wulkarów. To wcale nie jest taka dobra rzecz, jak była na tej cutscence. Dobra. Tutaj jest, o ile się nie mylę, tak, dolnomiejski blok mieszkaniowy. Na razie tam nie będziemy szli. Podejdziemy sobie do ciała Twi'leka. Med pakiecik. Aha, tam są strażnicy wulkarów. W sumie możemy ich rozwalić. Więcej ekspa dla nas. No, walcz. Jaki lamus, no. Same pudła. No, nareszcie. Ale mi wali po uszach te strzały. Mam trochę za głośne sławki. Dobra. To jest wejście do bazy wulkarów, ale nie da się go chyba otworzyć. No właśnie. Ło! Wow. Z tej strony nie da się wejść do bazy wulkarów. Idziemy do ciała Twi'leka i ruszamy w drugą stronę. A, już to przecież byłem, dobra. Pokar. O, jesteśmy trochę ranni, jak widzicie, czyli możemy zrobić... Wróć do... Widzieliście, jesteśmy ranni. Możemy robić wróć do kryjówki. Wracamy do kryjówki. Jesteśmy zdrowi i przenieść z powrotem. Super rzecz. No. I przy okazji sobie zadamy save'a. Idziemy dalej w Dolnym Mieście. To jest kantyna. I strażnik ukrytych beków. Tutaj są, mieszkają ukryci bekowie. Jedziemy się dalej. Aha, tam już są wulkarzy. Dobra.
Właśnie nie będziemy się tam cisnąć. Idziemy sobie do kantyny. Znowu kantyna. Poprzedni odcinek też się nie nazywał kantyna, no ale dobra. Ta kantyna jest trochę mniej ładna niż ta w głównym mieście, ale no, cóż poradzić. Dobra, pogadamy sobie. Dobra, nie chcemy kupować kart do pazyka. I właśnie przykład Taras zawsze powtarza trzy te same zwroty, te palamule i tak dalej, więc no. Greetings, stranger. My name is Gelrud. Are you a Pazak player by chance? It's so hard for me to find a match now. Znowu Pazak, nie? Tu Pazaka nie jestem za dobry. Po prostu nie mam szczęścia tej gry. Go away. Kalonort. Kawatumpa kupa iya mokapata. Chiyoka kut. One. Raz. Boska. Chiska nichu. Da hupa motenya go GGP. Kipuna. Kawatumpa kupa iya mokapata. Chiyoka kutumpa kupa iya. Two. Chiyoka ku. Kimba muli rabona ji. No, poradził sobie z nimi. Kalonort. Go away. Aha, ty dobra. Smart. A możemy sobie zdać szczątki, bo on nie chciał. Credits. Dobra. Mieszkańcy, mieszkańcy. O! Tutaj jest ten Zax. Powiedz mi o nagrodach. I can't see anything wrong with getting rid of people like that. Long as we don't care. Okay, I don't know about Devik's special contracts. Justice is one thing, but doing a crime lord's dirty work. Więc myślę, że już większość z tych osób spotkali, jak mogliście sobie przypomnieć. Możemy tutaj dla niego robić te misje, ale nie jestem pewny, czy to nie jest za ciemną stronę, więc... O! To jest też fajne. Who you calling little girl Chuba face? Just a sec, boys. Zalbar, a little help here? I need you to rip the legs off some insects. Quit complaining. You can finish eating later. Besides, you need the exercise, so get over here. You got a problem with me? Then you got a problem with Big Z. So unless you want to take on my furry friend, I suggest you greenies hop on out of here. No widzieliśmy, jak sobie Mission poradziła. Say, I don't recognize you, and
I know pretty much everyone in the Lower City. You must be new down here. I guess that makes me and Big Z your official welcoming committee. It's not that strange. Most aliens can speak basic, they just prefer to use their own language. But I grew up here on Terra, so I just sort of got used to speaking the native tongue. You showed a lot of guts dealing with those Vulkers, kid. You got a name? My name's Mission Veo, and this big Wookiee is my best friend Zalbar. I'd offer to give you a tour, but the streets down here aren't safe. But if there's anything else you need... Jak to się stało, że zostaliśmy przyjemnym przyjaciółmi? We just kind of fell in together. It ain't easy on your own here in the Lower City. Everyone's always looking to push you around. So we noticed. Still, you seem like an odd pair. When I met up with Zalbar, it seemed like a pretty good match. I knew we could look out for each other. With my street smarts and his muscle, we make a great team. Well, you came to the right person. If you want info on Lower Terrace, I'm the one to talk to. Davik, the Lower City gangs. I even got the scoop on that bounty hunter, Kalo Nord. W sumie nie musimy już się nic tego dowiedzieć. Can't you think about something besides your stomach for 5 minutes? Come on. We'll go see if there's anything good to eat at the Beck base. Oświadczenie dostaliśmy. Aha, jeszcze tutaj nie byłem. To też chyba nie ma nic. W ogóle tutaj w tej kantynie na razie nic super ciekawego nie ma. Tutaj też tańczą. Huh? What? Oh, sorry. I didn't see you there. My attention was kind of focused on the Twi'lek dancers. I don't normally go for these alien girls, but I've had some bad experiences with my own species lately. Maybe it's time for a change. Know what I mean? You're here about that? I guess Zax must have mentioned me to you at the bounty office. Fair enough. I don't care. I can't let her get away with what she did. That wench tried to cut me with her vibro blade. Masz wycofać nagrodę. What? I can't do that. Think how it would look. I work for Davik. I've got a certain reputation to uphold. I can't let her get, although I do feel a little guilty about all this. Dia's a good-looking gal. It'd be a shame to kill her. Tell you what. If I let her get away with it, I'll look you. Kurde. You can do that if you want, but I doubt she's got 200 credits. That's a lot. Spróbujemy. You're threatening me? I work for debt. No dobra. Fine by me. Ja nie mogę udać swojej kasy, ale... Yes? Dobry pomysł, żeby iść się tej Dii zapytać. Dobra, to opuszczamy tą piękną kantynę. Gdzie się kart zgubił? No, biegnie. Wow, już 28 minut. Dobra, nawet 29. To będę tutaj w tym miejscu kończył odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Więc żegnam was, Mitrandir, i niech moc będzie z wami.